Cześć kochani, tu i Tadea, Sylwia z tej strony. Bardzo się cieszę, że magia kina tak bardzo przypadła Wam do gustu. To wielka radość dla nas, naprawdę. Tym niemniej, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z nowościami. I są to nowości na papierze ryżowym, do którego wyjątkowo, do tej kolekcji wyjątkowo, słuchajcie, przygotowałam specjalne tekturki. Ale o tekturkach może za chwilę. Najpierw może powiem coś o kolekcji. Kiedy 2 tygodnie temu pokazywałam Art Deco, nie powiedziałam Wam jednego, a mianowicie, że będzie to dopiero pierwsza część. Zrobiłam to celowo, dlatego że nie chciałam łączyć 2 artystów, których wybrałam jako reprezentantów tego stylu. Jean Barbet niespecjalnie pasował mi do dzisiejszego naszego bohatera. A nie chciałam, żeby ze sobą w jakiś tam sposób konkurowali. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić francuskiego artystę, najbardziej znanego ze swoich rysunków czarujących kobiet, często erotycznych lub lekko humorystycznych, a także znanego z przedstawień paryskiego życia w latach 20. XX wieku. Kochani, Louis Icard. Myślę, że lekkie, eteryczne, zwiewne, sensualne. Myślę, że takimi określeniami, takimi słowami można określić jego rysunki kobiet, które myślę, że nie tylko mi również dzisiaj kojarzą nam się z paryskim szykiem. Zobaczcie sami. Przepiękne, bardzo zwiewne ubrania. Nie ma się co dziwić, Louis Icard był również projektantem mody. Mamy tutaj kobiety na paryskiej ulicy, ale mamy również kobiety w przestrzeni, wśród zwierząt z ptakami, wśród pomarańczy, mamy ze zwierzętami. Wydaje mi się, że po prostu fantastyczne, fantastyczne wzornictwo i pomyślałam sobie, że nie może go zabraknąć na naszym papierze ryżowym. Pomyślałam sobie też, że ponieważ charakterystyczne były dla niego właśnie te owale, słuchajcie, specjalnie z myślą właśnie o Louis Icard zaprojektowałam tego typu tekturki. Zobaczcie, one wszystkie mają taką samą wielkość, jeśli chodzi o ten owal, celowo w ten sposób zaprojektowany, aby można było sobie wykorzystać. I o ile tekturki z reguły kojarzą się głównie z mixmediami, ze scrapbookingiem, w tym przypadku, słuchajcie, celowo zaprojektowałam właśnie tekturki z myślą o papierze ryżowym. W jaki sposób je można zastosować, pokażę na końcu. Słuchajcie, Louis Icard jest oczywiście postacią, która odniosła olbrzymi sukces nie tylko we Francji, nie tylko w Europie, ale również w Stanach w latach 20., 30. XX wieku. Święcił naprawdę wielkie triumfy i był oczywiście kojarzony z Art Deco. Natomiast dzisiaj wyjątkowo pozwalam sobie na taki pewien mariaż i chciałabym zestawić tą jego twórczość z... Może pokażę to na tym większym formacie. Słuchajcie, z Williamem Morrisem, angielskim malarzem, rysownikiem, architektem, projektantem, pisarzem, a nawet poetą. Słuchajcie, człowiek orkiestra. Człowiek, który w żaden sposób nie jest kojarzony z Art Deco, jest kojarzony wręcz z poprzednim stylem, z Art Nouveau, ale przyznam Wam się szczerze, że jego tkaniny, ponieważ założył sklep, bardzo znany sklep w Londynie, który do dzisiaj święci olbrzymi sukces, razem z innymi swoimi przyjaciółmi i z innymi artystami należał do ruchu Arts and Crafts. Był to ruch artystyczny zrzeszający malarzy, rzeźbiarzy, architektów i rzemieślników w myśl tworzenia sztuki użytkowej służącej całemu społeczeństwu. Bardzo szczytny cel. Powiem Wam, że te jego tkaniny
I ten jego sklep odniósł tak wielki sukces, że w zasadzie święci triumfy do dzisiaj. Pomyślałam sobie, słuchajcie, że one się tak fantastycznie ze sobą komponują, kolorystycznie, że no sami rozumiecie, nie mogłam sobie odmówić, żeby połączyć je razem. Mimo że, tak jak powiedziałam, William Morris to Art Nouveau, więc w zasadzie secesja, natomiast Louis Icard mamy już Art Deco, ale wydaje mi się, że czasami warto tak eklektycznie podchodzić do pewnych rzeczy. Kochani, bardzo jestem ciekawa Waszej opinii na temat tej kolekcji. Na koniec jeszcze krótka będzie informacja, jak używać, jak można sobie z tymi tekturkami się bawić. Natomiast tradycyjnie oczywiście czekamy na wasze komentarze, zawsze ich wypatrujemy. Podobnie jak poprzednim razem, tym razem również będziemy czekać na wasze komentarze tylko przez godzinę. Wydaje nam się, że ta zabawa, taka skrócona jednak, dodaje pewnego kopa i powoduje, że wszyscy jesteśmy tu i teraz i możemy się bawić. Zapraszam do komentowania. Jeśli chodzi o tekturki, przygotowałam aż 8 różnych form. Sposób mocowania zapożyczyłam z tamborków. Papier ryżowy zachowuje się prawie jak tkanina, więc skojarzenie było oczywiste. Co prawda, tekturka to nic innego jak sprasowany papier, jednak po odpowiednim zabezpieczeniu primerem bądź gesso można ją spokojnie bez obaw traktować mediami, również na bazie wody. Myślę, że w wielu miejscach z powodzeniem może zastąpić cięższe bazy. Jak widać, zabezpieczam ją dość grubą warstwą, a następnie przy pomocy suszarki bądź nagrzewnicy z jednej i z drugiej strony suszę. Dzięki temu w miarę równomiernie wysycha i nie będzie się wyginać. Tak przygotowane mogę zacząć dekorować. Tym razem skupiam się na dekoracji owalu. Smaruję klejem samą tekturkę i przyklejam po lewej stronie papieru. Dzięki półprzezroczystości papieru ryżowego mogę się wpasować kształtem, a zwilżony papier idealnie odrywa się po linii owalu. Wreszcie, słuchajcie, to co najfajniejsze w tej metodzie tamborkowej, pozostałą część tekturki wciskam, a papier idealnie owija się wokół brzegu. Teraz wystarczy go delikatnie podkleić od drugiej strony. Wyciskam, smaruję klejem i suszę. Na koniec przy pomocy preparatu Mod Podge nadaję efekt 3D. Teraz już pozostawiam do takiego samoistnego wyschnięcia. Pod wpływem temperatury mogłoby to trochę popękać, a przyznam się szczerze, że wolałam mieć tutaj efekt takiego jednolitego wybłyszczenia, a nie kraku przypadkowego. Ramkę maluję na złoty kolor. To takie bardzo w stylu Art Deco. W ten sposób zresztą wykończona będzie pasować do wielu rzeczy. Można tutaj skrzyneczka w kolorze bordeaux, brązu, granatu czy czerwieni. Świetnie będzie to pasować. Dla lepszego krycia maluję ją dwa razy i suszę. Tu postawiłam na klasyczną czerń. W tym przypadku okleiłam nie tylko owal, ale też rameczkę. Papier ryżowy dzięki systemowi wciskania tekturki w tekturkę idealnie dopasowuje się do kształtu. Satynowe wykończenie jednej i drugiej części. Myślę, że w tym przypadku fajnie wkomponowuje się z takim papierowym pudełkiem w stylu eko. A tu postanowiłam wykorzystać również trzeci element tekturki. Wszystkie owale i ramki zajmują centralną część, a dzięki temu to, co pozostaje, również można wykorzystać do dekoracji. Wtedy nic się nie marnuje i jest takie zero waste. Zobaczcie, każda z części może być wykorzystana jako matryca, a jednocześnie każda z nich może być elementem dekorowanym. Postępuję analogicznie jak wcześniej. Smaruję tekturkę klejem, przyklejam po drugiej stronie papieru,
przy pomocy systemu tamborkowego mocuje. Zwilżony wodą papier idealnie dopasowuje się do kształtu. Teraz odrywam zbędną część. Poukładam ją sobie tutaj na tekturce i przyklejam. Następnie wyciskam tekturkę. Zwilżam po drugiej stronie wodą. Odrywam zbędną część papieru. Resztę przyklejam i suszę. Smaruję klejem po właściwej stronie i znowu suszę. Tym razem ramka ma wykończenie matowe, a owal błysk. Oczywiście tekturki można wykorzystać również do kwiatów, portretów, motywów świątecznych czy dziecięcych. Na koniec, słuchajcie, prosty dekupaż na kanwie, a jedynie tylko zewnętrzna część tekturki została oklejona papierem ryżowym. Dzięki temu środek mogę wykorzystać do całkiem innego projektu. Kochani, mam nadzieję, że ta krótka prezentacja będzie dla Was przydatna. Cześć.